wymyśliła sobie, że wkręci rodziców na prima aprilis? Pomyślałam, że nie dam rady sama wszystkiego zrobić, więc zaczęłam od małych rzeczy. Mówiłem jej, że ci się nie uda, że to jest głupie po prostu. No, w ogóle co się stało pod tarasem? To znaczy? Wera już taka jest, że jak sobie coś upierdoli, to nie da rady na nią. Nasz dom jest pełen zdrajców wbijających sobie noże w plecy. Nie jest naszych słodyczy. No, się... Tylko, że wiesz. Nie prosiłem nawet o nie. Mama mi wciska, żebym przybył. Ty cebiek pusty, ty. Dobra. O! Ej, nie dam! Kiedy byliśmy mali i gryzłam młodszego brata, albo upuściłam go na głowę, albo rozwaliłam mu zabawkę, to natychmiast biegł i skarżył mamie. Nie wierzę tej sukie, Maćka. Ale nie obwiniam go o to, bo sama skarżyłam na starszego brata, jak chodził na fleka w liceum. Ciekawe, czy dałoby radę zrobić pranka z Bartkiem. Chociaż on to by mnie za 2 złote sprzedał. Nie dość, że jest konfident, to jeszcze mu źle z oczu patrzy. I dlatego zdecydowałam się im nie ufać i nie wprowadzać ich w ten plan. Zaufałam za to Jeremu. Po teście ze stojakiem na wino przyjęłam, że to, czego nie zauważy on, to i rodzice nie zauważą. No i w końcu 20 marca nadszedł ten wielki dzień. W momencie poczułam coś dziwnego, tak jakby ktoś mnie obserwował i chodził za mną. Włosy zjeżyły mi się na karku. Zamknęła psa w szufladzie. Tak, zdecydowałam się na kontrowersyjne środki, ale nie miałam innego wyjścia. Mama i Jerry są naprawdę bardzo blisko ze sobą. Nie mogłam ryzykować. I wtedy zaczęło się czekanie, czy się ogarną, czy się nie ogarną. Jest dzisiaj 20 marca i przyłożyłam rano obraz tak, żeby był do góry nogami i nikt się nie zorientował. Zobaczymy, co będzie jutro. No i po kilku dniach mi się znudziło to czekanie, aż się zorientują, bo pomyślałam, że w sumie to się nie zorientują i zaczęłam przewracać inne rzeczy do góry nogami.
końcu stało się to uzależnieniem? To było 27 marca. Spała u mnie. Zrobiłyśmy sobie nockę i pamiętam dokładnie, że położyłam się spać głową do okna, a rano obudziłam się nogami do okna. Nasza koleżanka do mnie zadzwoniła i opowiedziała mi, co się dzieje i o tym, co inni ludzie też mówią i o tym, co Werka wyprawia i... Early this morning, when you knocked on my door. Kiedy zobaczyłem, że googluje, czy samochód spłonie, jak się go położy na dachu, to zdecydowałem się wrócić do łazy. Hej stara, coś jest nie tak. Nie wiem, tak jakbym wpadła do jakiejś takiej króliczej nory i mnie wciągało, wiesz, z jednej w drugą. Nie. Nie ma mowy. Nie pójdę do żadnego lekarza. Udało mi się namówić i poszła do szamana i ją z tego wyleczył. Weronika przyjechała do mnie, ponieważ wpadła w uzależnienie. Zaczęło się, można powiedzieć, niegroźnie. Zaczęła odwracać przedmioty na drugą stronę. No ale pociągało to za sobą inne konsekwencje. Jest to sprawa, o której tak naprawdę nie powinniśmy głośno mówić. Wiedza dostępna tylko dla niewielkiej części społeczeństwa. Kiedy odwracasz jakiś przedmiot, coś, co istnieje w materii, pociąga to za sobą inne konsekwencje. Zaczynają się odwracać inne rzeczy. Łatwo to zauważyć, co dzieje się na przykład teraz obecnie w społeczeństwie. Na przykład odwrócenie ról, ról płciowych. Mugole mówią na to transseksualizm. A to właśnie zapoczątkowała Weronika. Konsekwencje tego czynu możemy zobaczyć również w naturze. Na przykład w porach roku. Zimy nie są już takie zimne, a lato nie jest takie ciepłe. Dlaczego? Ponieważ natura nie wie, o co chodzi. Wszystko jest poprzewracane na drugą stronę. Weronika przyjechała do mnie tak naprawdę w jakby ostatnim momencie. Jeszcze chwila i myślę, że byłyby o wiele większe globalne konsekwencje. To znaczy, mamy pandemię koronawirusa, ale mogłoby to naprawdę, mogłoby się zdarzyć coś jeszcze gorszego. Na szczęście Weronika przyjechała do mnie i odprawiłyśmy rytuał. Też nie mogę za bardzo zdradzać i wgłębiać się w niego, ale kochani, tutaj się chcę też zwrócić do wszystkich, którzy teraz to oglądają. Jeżeli będziecie mieli taką sytuację, jeżeli zaczniecie konsekwencje swoich czynów dostrzegać naokoło, zwróćcie się do nas na www.foliarze.com. Tam w zakładce na naszym sklepie będziecie mogli nabyć taką foliową czapeczkę. Mam tutaj akurat jedną. Za jedyne 800 zł i każdego wieczora przed snem zakładać ją. Obiecałam sobie, że więcej nic nie przewrócę do góry nogami. Rodzice w końcu zdali sobie sprawę, że obraz jest do góry nogami, ale nie zdali sobie sprawy z tego, że cała ta akcja z obrazem to była tylko zasłona dymna.
Tak naprawdę chodziło o to, żeby wywrócić do góry nogami rzecz znajdującą się w centralnym miejscu domu. Tą, którą mijasz za każdym razem, kiedy przychodzisz do innego pokoju i tą, na którą patrzysz za każdym razem, kiedy wychodzisz z kuchni. My door.